ciekawych wszystkiego. Wtorkowy poranek 15 lipca 1410 roku był chłodny. Po całonocnej ulewie pozostał tylko niewielki deszcz. Wiatr był na tyle silny, że zrezygnowano z rozstawienia królewskiego namiotu kaplicznego. Na trzeci sygnał trębacza 40-tysięczna armia polsko-litewska dosiadła koni i ruszyła polnymi drogami na wschód. 15-kilometrowy marsz prowadził przez płonące wsie podpalone przez straż przednią. Minięto Jankowice i Gardyny, stąd wojsko zakręciło na północ, by przez Turowo i Browinę dotrzeć do położonego nad jeziorem Łubień Ulnowa. Dochodziła godzina 8. Deszcz przestał padać, zza chmur wyszło słońce. Król Władysław Jagiełło zdecydował się na postój. Na wzgórzu u południowego skraju jeziora czeladź obozowa zajęła się rozstawianiem królewskiego namiotu, bowiem Jagiełło każdy dzień rozpoczynał od wysłuchania mszy. Otoczone lasem jezioro nie było widoczne z oddali. Porastający wzgórze las oraz sąsiadujące z nim zadrzewione wzniesienia nie pozwalały na głębsze wejrzenie w przedpole. Jeszcze przed mszą ubezpieczenia doniosły, że od zachodu zbliżają się główne siły krzyżackie. Król przyjął tę wiadomość ze spokojem. Zanim zagłębił się w modlitwie, nakazał zaalarmować wojska oraz wysłać kilka chorągwi pod dowództwem marszałka Zbigniewa Zbrzezia, by uchwyciwszy kraniec lasu, obserwowały poczynania krzyżaków. Spokój króla nie był udawany. Tak napisał profesor Michał Kopczyński, historyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant naukowy Muzeum Historii Polski. Witam panie profesorze. Dzień dobry. Telefon do nas 22 645 22 22. Za pół godziny mniej więcej Paweł Zuń, wydawca dzisiejszego Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie je od państwa odbierał. Program realizuje Ewa Łebek. Czynna jest poczta klcw@polskieradio.pl. A proszę także o kontakt na Facebooku. Zaglądam. Właśnie chcę podziękować panu Janowi Andrzejowi Dobrowskiemu za to, że lubi Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Z wzajemnością. Panie profesorze, literatura i sztuka oraz polityka historyczna i propaganda, nie tylko komunistyczna propaganda, kształtowały naszą świadomość historyczną, nasze emocje w stosunku do krzyżaków, w stosunku do bitwy pod Grunwaldem i jej znaczenia. Przypomnijmy szybciutko, Grażyna Mickiewicza, Konrad Wallenrod, także Mickiewicza, Krzyżacy Sienkiewicza oraz film, to już inny wiek, Krzyżacy Aleksandra Forda, prawda? Czy wcześniej Wiatr od morza Stefana Żeromskiego i Matejko ze swoją bitwą pod Grunwaldem i hołdem pruskim. Kraszewski. Przepraszam? Kraszewski. A Kraszewski, tak. Tak, można wymieniać bardzo długo. Właśnie. W jaki sposób te dzieła, w jaki sposób sztuka kształtowały naszą świadomość, skoro mówimy, że obrosły mitem, legendą, że to mało ma wspólnego z rzeczywistością i z faktem historycznym? Czy ja bym chciał wprowadzić takie pojęcie, teraz dość modne w historiografii, tak zwanej historiografii drugiego stopnia, a kultura pamięci. Chciałbym odejść, uniknąć takich bardzo, powiedzmy sobie, utylitarnych pojęć jak polityka historyczna czy propaganda. Otóż jest z jednej strony historia dla historyków tak zwana, którzy piszą w głównej części dla swoich kolegów i koleżanek oczywiście, i jest coś, co się właśnie nazywa kulturą pamięci, a więc sposób pamiętania tej historii, nie tej takiej historii sprzed 20 lat, bo to jest jeszcze pamięć historyczna, to jest coś, co ja, starsi ode mnie, trochę młodsi ode mnie przeżyli, czy też jakieś nawet wydarzenia sprzed 50 lat, które jeszcze żyją w opowieści, powiedzmy, moich rodziców. Kultura pamięci to jest pojęcie, które się odnosi do takich wydarzeń, których już osoby żyjące, mówiące, już po prostu nie pamiętają. I ta kultura pamięci tworzona jest przez kilka czynników. A więc po pierwsze, w jakim stopniu przez same badania historyczne, ale jest to, powiedziałbym, stopień mniejszy. On się przedostaje do świadomości powszechnej poprzez, czasami poprzez media, czasami poprzez szkołę. Natomiast to jest właśnie przede wszystkim sztuka. A więc każdy Polak zaryzykuje taką tezę, wyglądając po raz pierwszy z kołyski
widzi obrazy Matejki, a wśród tych obrazów Matejki widzi oczywiście Grunwald. Ja może trochę przesadzam, ale miałem do czynienia jakiś czas temu z takimi dziećmi przedszkole i wczesna szkoła podstawowa i pokazywałem im tą wielką serię historyczną Matejki. Oni prawie wszystkie obrazy rozpoznawali, wiedzieli, co to jest. I oczywiście rozpoznali Grunwald. Jak się pojawił tylko Grunwald na tym wyświetlaczu, no to oni od razu było słychać taki ilas rąk do góry podniesionych. Być może, znaczy lepiej to rozpoznawali niż powiedzmy licealiści. Być może dlatego, że to jest taki wiek, że człowiek chłonie wiedzę. I chłonie właśnie przede wszystkim właśnie to. Jeden wątek z poruszonych przez pana chciałabym dotknąć tego wątku, ponieważ wydaje mi się, że nie można tak całkiem spokojnie zrezygnować z pojęcia propaganda. Dlatego, że no, czym innym było wykorzystywanie mitu grunwaldzkiego w czasach, kiedy Polska nie istniała na mapie Europy, prawda? I wtedy, kiedy wszelkie siły skupiano na tym, żeby zachować tożsamość narodową, i ten Grunwald był wtedy bardzo ważny i bardzo potrzebny. A czym innym oczywiście było manipulowanie mitem grunwaldzkim przez propagandę właśnie PRL-u. I wiemy, zwrócił zresztą na to uwagę doktor Igor Konkolewski, również współpracujący z Muzeum Historii Polski. Napisał, w okresie II wojny światowej i po wojnie do zakorzenionego już mocno w zbiorowej pamięci Polaków skojarzenia Krzyżaków z Niemcami i Prusakami doszła kolejna asocjacja z hitleryzmem. Czyli to, jakby pan profesor to nazwał, no to propaganda. To, co władze PRL-u z tym mitem grunwaldzkim wyprawiały, no to propaganda. Tak, oczywiście, to jest prawda. No, z tym, że jakby to nie jest coś, co zostało... Znaczy ja celowo używam tej kultury pamięci, dlatego że dobra propaganda to jest taka... Ale samo określenie mi się podoba, tylko dobra propaganda to jest taka, która wchodzi w coś, co już istnieje. I naprawdę wysiłki propagandystów, polityków, takich czy innych, ja bym powiedział tak, nawet wysiłki historyków, niewiele są w stanie zmienić w naszym polskim, naszym litewskim, naszym białoruskim rozumieniu Grunwaldu. To jest centralne wydarzenie dziejów średniowiecznych dla Polaków, dla Litwinów, dla Białorusinów. A propos, to uśmiecham się, ale to za chwilę powiem o tym. Rozmawiałam ze studentami parę lat temu w Uniwersytecie Wileńskim przed wojną imienia Stefana Batorego, właśnie między innymi na temat bitwy pod Grunwaldem, ale to za moment. Teraz wydaje mi się, że warto powiedzieć o tym, co wpływa powoli, ale jednak wpływa na zmianę postrzegania Krzyżaków w Polsce, że to, co wpłynęło na zmianę historycznej świadomości Polaków, powoduje to jakiegoś swego rodzaju rewizja, prawda? Rewizja takiego stereotypu Krzyżaka. Niemca, a na dodatek, jak pisze doktor Igor Konkolewski, hitlerowca. Czyli co ma wpływ na tę zmianę, która się dzieje, którą obserwujemy to? Znaczy, zanim odpowiem na to pytanie, czy spróbuję odpowiedzieć, to muszę się podzielić taką refleksją, wspomnieniem w tym roku w czerwcu, a więc niedawno. Byłem w Olsztynie, tam była taka wielka uroczystość, święto uniwersytetu i między innymi wręczenie doktoratu honoris causa wybitnemu niemieckiemu mediewiście Udo Arnoldowi, który był przez wiele lat archiwistą zakonu krzyżackiego i jest autorem także tłumaczonych na polski rozpraw na ten temat. Otóż on w swoim wykładzie mówił o tym, że kiedy w latach 70. trafił do komisji podręcznikowej polsko-niemieckiej, ona wtedy właśnie powstawała. To właściwie nie było problemu z uzyskaniem między historykami kompromisu, jeśli chodzi o wydarzenia historii najnowszej. Przecież bardzo zbliżone pamięcie, bardzo pamiętane jeszcze przez tych ludzi, którzy tam byli, to pamiętane źle, ale nie było z tym problemu. Natomiast największym problemem to było dojście do pewnego porozumienia, jeśli chodzi o interpretację Krzyżaków. I to jest właśnie wyższość kultury pamięci nad propagandą, polityką i nawet nad tą pamięcią bliższą. To się zgadza. A ja powiem w ten sposób, że w ciągu, powiedzmy sobie, ostatnich 20 lat przestał być ten temat niemiecki, nawet trochę więcej niż 20, tak prawdę powiedziawszy. Ten temat niemiecki, to znaczy ten, prawda, krzyżacy, tacy budzący pewne
pewne, mówię o filmie Forda, budzący pewne skojarzenia z II wojną światową. Czy te wszystkie filmy wojenne Czterej Pancerni są jednym tylko przykładem, naprawdę jednym? Czy Kapitan Klaus? Rzeczywiście te Niemcy przestały być wykorzystywane politycznie w takim celu propagandowym. Przestały być instrumentalizowane w tym kierunku. Jako wytrych do złych skojarzeń. Tak, oczywiście powstała duża sieć kontaktów polsko-niemieckich i to kontaktów takich natury społecznej, a więc sięgających dalej niż kontakty polityków, bo te kontakty polityków, jeśli się kończy na kontaktach polityków, to są bardzo powierzchowne. One nie prowadzą do zmiany właśnie kultury pamięci. Natomiast takich kontaktów, takich poziom społecznych. I to zmienia trochę spojrzenie. Oczywiście siłą rzeczy też historiografia nieco inaczej na to patrzy, bo powiedzmy sobie, historyk jest człowiekiem, który trochę więcej niż normalny człowiek jest zanurzony w swojej epoce, a więc tam jakieś powiedzmy 600 lat temu się znajduje, ale także chłonie to, co jest za oknem i bardzo często stawia pytania, stawia tezy w taki sposób, jak go inspiruje to, co się dzieje za oknem. To nie oszukujmy się, dlatego tak jest i dzięki temu historia cały czas istnieje, bo gdyby tak tego mechanizmu nie było, bo paradoksalnie i wbrew pozorom te przestrzenie się przenikają. Ale oczywiście, że prawda? Tak. I te dawne sprzed 600 i nawet więcej lat z tymi, które właśnie, jak pan profesor mówi, widzimy za oknem. Chciałabym na moment jeszcze wrócić do obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, bo nie dość, że był ostro krytykowany, no już wystarczy przypomnieć Stanisława Tarnowskiego czy Witkacego, który w cudzysłowie psy wieszał, to jednak ma wielu zwolenników. Czasami bywa to niebezpieczne, bo jeżeli ogląda to młodzież, tak jak pan profesor powiedział, i niech ogląda bardzo dobrze, ale buduje sobie obraz tego wydarzenia na podstawie obrazu Matejki, który nie jest fotografią, który nie jest opisem. Właśnie, czym jest obraz Matejki? Wielkość Matejki polega na tym, że w owej kulturze pamięci, o której tutaj mówimy, on jest odbierany jako fotograf. Na tym jego wielkość polega, bo malarstwo historyczne XIX-wieczne i tak wczesny Matejko zresztą może operować na przykład suspensem, a więc pokazywać coś, jakieś wydarzenie, o którym wiemy, że było, i pokazywać taki moment napięcia przed tym. Jest taki wczesny obraz Matejki o trucie królowej Bony. Tam ewidentnie jest taki suspens, zaraz coś się stanie, prawda? Wszyscy wiedzą, co się stanie. Dzisiaj może by już nie wiedzieli, a wtedy jeszcze wiedzieli. Ale potem Matejko zaczyna malować zupełnie inaczej. To znaczy Matejko maluje obrazy, które są realistyczne, bo to jest taki realizm, prawda, akademicki, historyzm taki, werystyczne, ale w istocie rzeczy są głęboko symboliczne. I to, co się na tych wszystkich obrazach, począwszy od Stańczyka, a w Bitwie pod Grunwaldem, prawda, tam są zakodowane jego idee historiograficzne, szczególnie w tych wczesnych obrazach. Bitwa pod Grunwaldem należy do późnych obrazów, w momencie, kiedy po powstaniu styczniowym sytuacja, no sprawa polska po prostu była na dnie, szczerze powiedziawszy. Można by powiedzieć, tak Matejko to odbierał wraz z Francją, która przegrała z Prusami w 1870 roku. I wtedy Matejko maluje taką, powiedziałbym, już nie taką historię krytyczną, tylko taką historię optymistyczną, taką ku pokrzepieniu serc, prawda? I ten obraz jest również obrazem głęboko symbolicznym. Proszę zobaczyć, to co jest na pierwszym planie, to na co wszyscy patrzą. To jest śmierć wielkiego mistrza. Zabijanego przez zwykłego chłopa, czy ciurę obozowego, znaczy, czy ja bym powiedział, to jest dżentelmen ze Żmudzi, bo on ma taką marynarkę z niedźwiedzia zrobioną, taki jakiś bezrękawnik, ale to wygląda jak marynarka. To elegancki. Aby zobaczyć, czym to jest taka specyficzna elegancja. No dobrze, panie profesorze, to znaczy, że Matejkę trzeba nie oglądać, a czytać. Ale Matejkę trzeba umieć tak, czytać. Tak, ale to znaczy też w tamtym okresie, o którym pan mówi, tego dna kompletnego i załamania, i tragedii, i takiej beznadziei, wydawałoby się, takie przesłanie o to, że popatrzcie, skoro taki prosty chłop może pokonać potężnego wroga, samego mistrza,
no to zróbmy coś, to może jesteśmy w stanie i my, prawda? Czy źle to odbieramy? Czy ja myślę sobie tak, że pani w tej chwili czyta Matejkę przez pryzmat Sienkiewicza, który, że tak powiem, czytał Długosza o Grunwaldzie przez pryzmat Matejki. A Matejko czytał Długosza i Matejko bardzo się tak inspirował Długoszem. On nawet był na tych polach grunwaldzkich, żeby to zobaczyć, jak to wyglądało. Tak. Ale ja jeszcze powrócę do tego wielkiego mistrza, bo to jest bardzo przewrotna historia. Dlatego, że ten Żmudzin nie jest, czy on jest chłopem, czy nie chłopem, nie gra to większej roli. Otóż no, rycerzem on go nie jest, panie profesorze, no, jasne, ale proszę zwrócić uwagę, czym on go zabije. On go zabija włócznią świętego Maurycego. To jest chrześcijański, prawda... Znak, symbol, relikwia, która została podarowana, kopia jej, na zjeździe gnieźnieńskim przez Ottona III Bolesławowi Chrobremu. Otóż to jest Żmudzin, po tym niedźwiedziu widać, którego zakon mówił, że to jest przecież poganin i ten poganin wychodzi z lasu w garniturze niedźwiedzim z relikwią chrześcijańską. Co to pokazuje? To pokazuje kłamstwo misji zakonu. Misja zakonu jest walczyć z poganami. A teraz ten drugi dżentelmen, który jest w ogóle odwrócony tyłem i on jest taki transportowo ubrany, prawda, w krótkich spodenkach i tylko w takim czerwonym kapturze, a w ręku trzyma topór. Czerwony kaptur, krótkie spodenki, pas, na którym zawieszona jest sakiewka, to są zawodowe symbole kata. Topór to jest jego, narzędzie pracy. I to już jak ktoś patrzy na to, to widzi, że to jest kara. Że to tych dwóch. I teraz co się z tym dzieje? Bierzemy Sienkiewicza. U Sienkiewicza jest napisane, że kto zabija wielkiego mistrza? Zabija go piechota, a więc chłopi. Aha. A to są czasy, hakaty. A czy chłopi w ogóle brali o ziemię? Oczywiście, że nie brali, tam nie było piechoty. Długoż o tym nie pisze. I teraz idziemy dalej do krzyżaków Aleksandra Forda. Znowu zabija piechota, a więc chłopi. I teraz weźmiemy sobie książkę tą taką największą do czasów prac Mariana Biskupa na temat Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim Stefana Marii Kuczyńskiego i tam już jest o tym, że kto zabił wielkiego mistrza? Piechota. I to jest przykład, jak owa kultura historyczna kształtowana przez artystów jak wpływa na historiografię. Bo my w pierwszej klasie, znaczy w czwartej klasie, nie w pierwszej, w szkoły podstawowe, jest oczywiście o Grunwaldzie. Są takie ćwiczenia, ja to widziałem w przypadku trójki moich dzieci. A jak przebiegała bitwa pod Grunwaldem? Tutaj starcie Litwini, Witold, Jagiełło, ginie wielki mistrz. To wszystko jest takie, można takie ćwiczenie jest do zrobienia, rysunkowe właściwie. I oni się uczą czego? Oni się uczą w wersji Długosza. Tego, co Jan Długosz napisał w swojej kronice. Ale Jan Długosz pisał przecież ponad pół wieku po tym, co się wydarzyło. Nie jest pierwszym źródłem na ten temat. Owszem, jego ojciec uczestniczył w tej bitwie. Jego stryj był świadkiem tej bitwy. Ale on nie jest tym najwcześniejszym. No, Oleśnicki, którego był sekretarzem. No jasne, ale on nie jest najwcześniejszym źródłem. Dobrze, panie profesorze, wobec tego tak. To jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co źródła mówią, bo oczywiście źródła krzyżackie, między innymi listy do papieża słane w dużych ilościach do wszystkich możnych tego świata, na wszystkie dwory europejskie i tak dalej, zupełnie inaczej przedstawiały relacje polsko-krzyżackie niż źródła polskie. I które są bardziej wiarygodne? No właśnie, czy ten Długosz jest wiarygodny? W końcu ojciec, uczestnik bitwy pod Grunwaldem, czy też kardynał Oleśnicki, którego był sekretarzem, czy też jeszcze wiele innych osób, których on spotykał, czy na przykład opis szarży rycerza Lupolda von Kekeritza na króla i reakcja Oleśnickiego na to zajście, to jest fakt historyczny. Tak to mogło wyglądać, jak się mają opisy Długosza do na przykład kroniki konfliktu. Czy kronika konfliktu jest przede wszystkim w takiej formie takiego, prawda, kazania, takiego de memoir. A proszę pamiętać o tym, że już w 1412 roku stwierdzono, że 15 lipca to będzie święto. Tak, przyjęto za święto państwowe. Tak, to znaczy państwowe, no czyli religijne, bo religijne. Nie było tych państwowych jako państwowych. Mhm. Natomiast, więc kronika konfliktu to jest taki po prostu taki ekstrakt tego. Z historykami jest zwykle tak, że zbierają wszystkie źródła, jakie są. Najwcześniejszy to jest taki fragment listu krzyżackiego o bitwie pod Grunwaldem, wspomniane takie tam dwa zdania. Zbierają te wszystkie źródła,
zawsze kierują się taką metodyką, tego się uczy zawsze na wstępie do badań historycznych, że to źródło, które jest najbliżej wydarzeń w sensie chronologicznym i geograficznym, jest najlepsze. I jest jedno źródło, które przerasta te wszystkie źródła pod względem swojej barwności, i to jest Długosz. I każdy historyk, mając do wyboru te takie, powiedzmy skąpe w obrazowym opisie źródła i Długosza, on zawsze wybierze Długosza. I to nie jest tylko kwestia bitwy grunwaldzkiej. To jest po prostu taka psychologia badacza dziejów. Ja to trochę wiem po sobie i mogę przytoczyć wiele jeszcze innych przykładów, gdzie coś takiego się dzieje. Badacz wie, że powinien dać przede wszystkim głos temu, co jest najbliżej, ale bierze Długosza, dlatego że Długosz jest najfajniejszy. No najfajniejszy, ale czy wiarygodny, panie profesorze? No czyż nie? No, oczywiście, no nie ma tutaj, bo już pojechał na Litwę mojego dobrego znajomego profesora Bumblauskasa, z którym byśmy zaraz zaczęli rozmawiać o tym. Z profesorem Bumblauskasem rozmawiałam wielokrotnie na Litwie właśnie. No więc właśnie, to byłoby pytanie, czy od razu to właściwie to kto dowodził? Czy to Jagiełło, czy może Witold? No to i właściwie... tu właśnie zaczyna się opowieść o tym moim spotkaniu ze studentami w Uniwersytecie Wileńskim, którzy twierdzili i gotowi byli dać głowę za to, że król Jagiełło nie był dobrym wodzem, nie był dobrym strategiem, a w ogóle tam taki Jagiełło, że Witold dowodził bitwą pod Grunwaldem, że dowództwo scedował na niego król Jagiełło, bo już się przecież pogodzili, i że to Witold wygrał i że Litwini wcale nie uciekali i nie dali nogi z tego pola do samego Wilna, jak mówi Długosz. Tak, tylko że to zastosowali tak zwany manewr mongolski, pozorując ucieczkę po to, żeby wciągnąć wroga w pogoń i w pułapkę. No więc takie były opowieści studentów historii. Poza tym, no tak to jednak jest w podręcznikach. Nie wiem, czy jeszcze w tej chwili, tę rozmowę odbyłam, to był 98 rok, chyba 9. I oni mówili mi, że tak jest opisana ta historia w podręcznikach do historii, której się dzieci uczą. Tak, znaczy chciałem powiedzieć, no i parę innych rzeczy. Oni, to jest spór bardzo dawny. Nie wątpię, aczkolwiek nie pozostały ślady w źródłach, że już w XV wieku Polacy z Litwinami spierali się o to, kto wygrał pod Grunwaldem. Bardzo wyraźny ślad o tym, że się spierali, pozostał w diariuszu sejmowym Sejmu bodajże 1564 roku w Piotrkowie, gdzie doszło do ciężkiej awantury między senatorami Polakami i Litwinami o to, kto wygrał pod Grunwaldem. Litwini, żeby było śmiesznie, reinterpretowali po prostu Długosza. Aha. Bo litewska tradycja najlepiej zachowana jest z Grunwaldów, tak zwanej kronicy Bychowca z XVI wieku, której my tutaj w Koronie w ogóle nie znamy. Bo ona jest dalej niż długa, w związku z tym uznajemy, że to jest taka późna tradycja, w ogóle nie warto. Natomiast tam jest ta litewska tradycja zachowana. Potem jest ten spór właśnie, jak mówię, z połowy XVI wieku, a charakterystyczne, że już ci Litwini, którzy mówili, że to myśmy wygrali, a nie wy, koroniarze, pod Grunwaldem, powołują się na Długosza. Ja powiem tak, po prostu Litwini dzisiejsi i tamtejsi XVI-wieczni, oni wychodzą z innej kultury pamięci. I można się oczywiście spierać o to, która z tych kultur pamięci przechowała więcej, jest bliższa prawdy. Ja jestem zwolennikiem tego, że prawda obiektywna była. Oczywiście, że tak. Ja chciałem powiedzieć, ten czasem nawet region. Tak. Ale chciałem powiedzieć tylko tak, że nie ulega wątpliwości duża rola Witolda w czasie tej bitwy grunwaldzkiej. Jeżeli ten manewr litewski, mówię to bez żadnej ironii, jeżeli ten manewr litewski był rzeczywiście manewrem, bo oni wrócili, że pamiętaj, że oni wrócili, przynajmniej część. No ale nie spod Wilna, jak napisałem. No przecież nie zdążyliby spod Wilna. Długosz. Więc jeżeli tak, to nie widzę powodu, żeby uważać, że Jagiełło, stojąc na wzgórku, w zasadzie tylko był takim kibicem.
I obserwatorem. Tak, to bo, też byłoby też mongolskie, prawda? No więc właśnie, bo mnie zaintrygowało to, co pan napisał, że Jagiełło był taki spokojny. No i rzeczywiście we wszystkich źródłach, we wszystkich później już interpretacjach tego wydarzenia wielkiego, przecież to była największa bitwa średniowiecznej Europy. To było wydarzenie, to były te 4 godziny, które wstrząsnęły Europą. No jedna z największych, tak bym powiedział może. No, a która była największa? Może Azincourt. Może Krysi, nie będę się spierał. Myśli pan z takimi konsekwencjami? O, tam też były duże konsekwencje. No dobrze, dobrze, to już nie będziemy się, bo zabrakłoby nam tej godziny. Ale nie już, ulega wątpliwości, że wstrząsnęła. Że wielkie no wydarzenie, że wstrząsnęło Europą, tak pan powiedział i ja tego będę się trzymać. Natomiast ten spokój Jagiełły, no nie mógł wynikać z tego, że on sobie stoi spokojnie na wzgórku i się przygląda, dlatego że całe dowództwo scedował na Witolda, tylko dlatego, że cała akcja została zaplanowana i cały plan wojny ustalony dużo wcześniej, podczas zjazdu w Brześciu Litewskim w grudniu 1409 roku, czyli na więcej niż pół roku przed bitwą grunwaldzką, prawda? Ale tu jest kolejne pytanie i kolejna niejasność, ponieważ ten plan z Brześcia zakładał marsz wojsk polskich i litewskich wprost na Malbork. To jest dopiero jedna wersja. Druga, bo jakby jednocześnie, i nie rozumiem, jak to mogło być, jednocześnie zmuszenie przeciwnika do stoczenia bitwy, czyli co, idziemy, albo bitwa, albo oblężenie, czyli idziemy na Malbork, oblegamy, to wtedy nie mamy sił na to, żeby stoczyć bitwę, a poza tym z kim, skoro ci oblężeni siedzą oblężeni, prawda, nie, znaczy, w twierdzy. Czyli albo bitwa, albo oblężenie. To istota, jak? Istota strategicznego działania jest taka, i co do tego nie ma wątpliwości, że chodzi o to, żeby wtargnąć do państwa krzyżackiego i zmusić ich do krzyżaków do walnej bitwy. Dlatego, że nie można oblegać nawet tak dużej twierdzy jak Malbork z taką ilością wojska. Trzeba pamiętać, że Henryk von Plauen obronił Malbork, mając 4000 ludzi podobno. Ja podejrzewam, że to jest więcej niż on rzeczywiście miał. Więc trudno oczekiwać, żeby się 20 tysięcy krzyżaków czy kilkanaście tysięcy krzyżaków zamknęło w Malborku, a armia powiedzmy 40-tysięczna polsko-litewska nastawiła się na samo oblężenie Malborka. Takie rzeczy były możliwe już w czasie wojny 30-letniej w XVII wieku, kiedy zaczęła istnieć sieć magazynów. Proszę państwa, 15-tysięczna armia potrzebuje strasznie dużo piwa, potrzebuje strasznie dużo mięsa, strasznie dużo jedzenia. To wyliczono, bo to wiemy z zachodnioeuropejskiego terenu działań operacyjnych. I ile potrzebuje trawy, ile trawy konie potrzebują. I gigantyczne ilości. Ale legiony rzymskie sobie zdawały świetnie radę. W związku z tym, ale legiony rzymskie, no tak, to prawda, ale krzyżacy, gdyby to chodziło o samo oblężenie, nie daliby się zamknąć oczywiście, tylko by tych oblegających skubali to z tej, to z tamtej strony. I dlatego trzeba było najpierw stoczyć walną bitwę, a następnie liczyć na to, że się uda zdobyć, prawda, te twierdze. I dlatego tak zachowuje się Jagiełło, jak się zachowuje. To znaczy nie przyjmuje bitwy pod Kurzędnikiem 10 lipca, bo ona była w bardzo takim niekorzystnym dla Polaków położeniu, przechodzenie umocnionego brodu. Natomiast następnie pali 13 lipca, pali Dąbrówno, mordując ludność, rozsyła te podjazdy, które są podjazdami tatarskimi. To jest ten zarzut, który krzyżacy mówią. Że pogan zaangażował w tę wojnę. Jasne. Tak, przeciwko chrześcijaństwu. I po to, żeby wielkiego mistrza zmusić do bitwy. Bo tak naprawdę na terenie państwa krzyżackiego wielki mistrz, jeżeli nie zostanie przez to okrucieństwo wojny zmuszony, to on jest panem sytuacji. Dlatego, że ta wielka armia nie ma narzędzi do tego, żeby zdobyć te zamki. Kolejne wojny, które były następne, tak zwane małe wojny między 1414 a 1422, toczyły się na takiej właśnie zasadzie. Krzyżacy nie przyjmowali bitwy, nauczeni Grunwaldem, a myśmy niszczyli państwo krzyżackie. Można było powiedzieć, nie ma wielkich bitew, nie ma wielkich wydarzeń, ale to była kompletna ruina zakonu krzyżackiego. To, co się wtedy stało, to się zaczęło Grunwaldem i Wielką Wojną. Natomiast to się skończyło tamtymi właśnie małymi wojnami. I potem jest już jeden wielki fiskalny kryzys zakonu krzyżackiego, który prowadzi do buntu poddanych. I
wojna trzynastoletnia wygląda według innego scenariusza. Prusów, którzy byli lojalni w czasie bitwy pod Grunwaldem, byli lojalni wobec wielkiego mistrza, ale potem poprosili o opiekę króla polskiego. To jest ludność. Ja bym powiedział tak, nie powiedziałbym Prusów, powiedziałbym Prusaków, to znaczy mieszkańców tego, co nazywamy Prusami, prawda, królewskimi, bo tam te późniejsze książęce, czyli wschodnie, się specjalnie nie zbuntowały. Natomiast to byli bardzo często ludzie, którzy byli imigrantami z Niemiec. Myślę o rycerstwie. Jan Barzyński, który 8 marca 1454 w Krakowie w imieniu Związku Pruskiego składa hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi, on używał nazwiska Johann von Bison. On był na dwie strony, prawda? Więc tutaj nie ma tak, i to jest właśnie ten fałsz taki, tej pani mówi propagandy, ja bym powiedział i propagandy, i kultury pamięci, że ona się gdzieś rodząc w XIX wieku, czy w każdym razie nabierając siły w XIX wieku, stawia taką bardzo prostą przegrodę. Krzyżak, Niemiec, znaczy zły. Wróg. Wróg, prawda? I odwołuje się do tych wyobrażeń dzisiejszych. To, co się stało w ciągu, wracam do pytania, które padło dawniej. To, co się stało w ciągu ostatnich, powiedzmy sobie, 20 lat w związku z odczytywaniem Grunwaldu w Polsce, to jest oderwanie go od takiego kontekstu politycznego, który właśnie wywołuje skojarzenie, że krzyżak, Niemiec, wróg, zły, morderca, hitlerowiec, prawda? Ten łańcuch został zerwany, ten łańcuch skojarzeń. I kultura pamięci, czyli ten takie przekonanie o tym, czy jakby, że ten Grunwald to jest coś, co warto pamiętać, jest coś ważnego. To istnieje dalej. Tylko, że wywołuje zupełnie inne skojarzenia. I w tym nowym układzie skojarzeń możemy teraz zastanowić się nad jakąś inną rolą zakonu. Bo zakon przynosił też pewne rzeczy pozytywne. Wzory organizacyjne. Proszę zobaczyć, po tej pierwszej wielkiej wojnie, pierwsza wielka wojna z zakonem to są czasy Łokietka. 1327-1332 do jego śmierci. Potem jest Kazimierz Wielki, który zdają sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie militarnie odebrać Pomorza. Usiłuje to odebrać dyplomatycznie. Układa się tak. A potem zawiera traktat. I proszę zobaczyć, jaka jest jego wewnętrzna polityka. Na przykład buduje masę zamków. Skąd jest ten wzorzec budowania masy zamków? Po co są te zamki? Zamki są dla starostów. Twierdz. A właśnie one nie do końca są takie obronne, jak nam by się wydawało, że stoją na granicy. No nie takie jak Malbork, Ale nie chodzi o wielkość, chodzi o ich ulokowanie. One nie stoją na granicy. One stoją często w środku państwa, bo one są dla starostów. To jest budowanie nowego typu władzy. Władzy terytorialnej. Nie opartej na lojalności wobec władcy, tam jego, prawda, otoczenia, tylko na terytorium, podporządkowaniu urzędnikom. To był wzór organizacji państwa, który płynął z zakonu. Ale też organizacja rolna, organizacja gospodarcza, organizacja ekonomiczna. To, co tak, potem, jak najbardziej. To, co więc potem, to są takie elementy, powiedziałbym, postępu, prawda? Pozytywne tego zakonu. Czyli taki rozwój cywilizacyjny. Powiem w ten sposób. Nie mogę, w pewnym sensie, nie mogę powiedzieć niczego dobrego specjalnie na temat duchowości zakonu. Bo zaraz pani powiedzieć, że jakieś duchowe wpływy, ale nie mogę nic dobrego powiedzieć na temat duchowości, bo ten zakon nie miał specjalnie duchowości. To prawda. On tylko się nazywał, że to jest zakon imienia Najświętszej Maryi Panny. Nawet zdrowaś Mario nie mówi. Tak jest. Pyta pan, za chwilę będziemy odbierać telefony, bo minęła już 16.30. Przypomnę 22 645 22 22 i przypomnę państwu z przyjemnością, że naszym gościem jest profesor Michał Kopczyński. Napisał do nas pan Wacław, że pan profesor wspomniał o Kraszewskim i jego krzyżakach 1410. Warto chyba to mniej znane dzieło propagować. Momentami lepsze od Sienkiewicza, co pan sądzi? Czy ja wiem, to jest kwestia gustu. Ja jestem do Sienkiewicza przywiązany, takim przywiązaniem, powiedziałbym, osobistym, ale pierwotnym. Ja się zgadzam tutaj z tą opinią, że oczywiście Kraszewskiego jak najbardziej. No. Kraszewski jest trochę zapomniany. Tak. Pan Grzegorz pyta, jak bitwa grunwaldzka przygotowana była od strony logistycznej. Słyszałem kiedyś o moście pontonowym, który został rozłożony specjalnie na przemarsz zaciężnych wojsk polskich. Czy mógłby rozwinąć ten temat? To oczywiście ten most pod Czerwińskiem, ale panie profesorze, to ja dodam do słuchacza wobec tego. Jak
kto jest? Możliwe, że krzyżacy, którzy uchodzili za takich mistrzów od logistyki, od budowania twierdz, właśnie od wszelkich militarnych urządzeń i tak dalej, że wpadli aż w taki wielki zachwyt na temat mostu zmontowanego, czy też wybudowanego, zmontowanego przez mistrza Jarosława bodajże. Tak, znaczy ja nie wiem, czy w zachwyt. Oni nie mogli uwierzyć. Że most powietrzny Polacy zbudowali. Znaczy wielki mistrz podobno nie mógł uwierzyć doniesieniom szpiega. Ale tak. Ja sobie wyobrażam w ten sposób to, że wielki mistrz nie miał dobrego wyobrażenia na temat swojego przeciwnika. Chyba Zakon pan ma rację. Jednak gardził i Polakami, i Litwinami. I w związku z tym wielki mistrz nie był tutaj specjalnie, znaczy to mu się wydawało jakimś zupełną anomalią i pewnie szpieg że się pomylił. Coś takiego w ogóle mogli zdać. Albo w ogóle nie, my nie wiemy jak ten szpieg o tym mówił, to znaczy no powiedział, że przeszli drogą powietrzną. No. No tak, no tak. Więc szpieg też nie był jakimś mostownikiem. Ale na dodatek to drogą powietrzną przechodzili przez 3 dni, panie profesorze. No tak. Koryto rzeki Wisły miało w tym miejscu 500 metrów szerokości, czyli nie było takie bardzo szerokie jak w innych miejscach, a było to dobre logistycznie miejsce na połączenie wojsk królewskich z tymi wojskami z Wielkopolski. No tak, tylko wcześniej tak. To trzeba było wszystko przygotować. Otóż ja proszę pamiętać, do tego pytania się odwołując, mianowicie, proszę pamiętać, że wojna się zaczęła w 1409 roku. Były walki na Kujawach, upadła Bydgoszcz i potem był zawarty rozejm. I ten rozejm był zawarty po to, żeby przygotować się logistycznie do tej wojny. No i oczywiście jakieś wzmożone polowania, zbieranie żywności. Ta armia, my wiemy ze źródeł, prawda? Te źródła nie są źródłami statystycznymi. Że to było... Armia Polska mogła liczyć włącznie z tym takimi obozowymi, różnymi pomocniczymi siłami 40 tysięcy ludzi. Proszę sobie wyobrazić, jak ta armia idzie. To znaczy, tam są drogi tylko wyłącznie takie, prawda, polne. Dukty. To są dukty. Leśne i polne drogi. To są dziesiątki kilometrów rozłożonego takiego marszu. Takiej kolumny, prawda, jakiegoś takiego wielkiego węża, stonogi, nie wiadomo czego. I to jest logistycznie gigantyczne osiągnięcie, które byłoby niemożliwe bez tych przygotowań. My na ten temat niestety za mało wiemy. Tak, niewiele wiemy. Proszę założyć słuchawki, odbierzemy telefony. 22 645 22 22. Halo? Halo? Dzień dobry, Dzień witam. Dobry. Kłaniam się. Ja mam do pana profesora takie pytanie, że podoba mi się ta kategoria tej kultury pamięci, którą pan profesor tutaj na początku zaproponował. Ona tak ładnie naświetla właściwie czasami niemożliwą do oddzielenia warstwę faktograficzną, można by powiedzieć, a tą, która się wiąże z tym, co moglibyśmy nazwać jakąś mitologizacją. Tutaj pan profesor wspomniał też o tym, że to nie była największa bitwa średniowieczna, jedna z największych. Ja sobie przypominam, zdaje się chyba w Szwajcarii, bitwa pod Zombach w 1381 roku była liczebnie większa, ale moje pytanie dotyczące tej kultury pamięci dotyczy samej postaci naszego króla. Ja mam takie pytanie, czy pan profesor się spotkał z taką interpretacją tego, co się stało po Grunwaldzie, czyli tej nieudanej próby zdobycia Malborka. Bo to jest coś, co mnie szczególnie intryguje i zaciekawia, mianowicie taka wersja interpretacyjna, w której się powiada, że Jagiełło nie chciał Malborka zdobyć. I historycy, niektórzy przynajmniej sugerują, że nie chciał dlatego, że zdawał sobie sprawę, że oznaczałoby to olbrzymią przewagę dla szlachty, dla rycerstwa polskiego, które nie będzie miało no już tak silnego przeciwnika, natomiast będzie to być może... Osłabienie Litwy. Tak jest, osłabienie tej drugiej strony litewskiej, tak? Czy pan profesor spotkał się z taką interpretacją? Tak, oczywiście. Dziękujemy za pytanie. Za moment poproszę pana profesora o odpowiedź, ale jeszcze są też takie interpretacje, panie profesorze, które być może wysnute właśnie z Długosza, który opisał, jak to po bitwie król kazał natychmiast zniszczyć znalezione w obozie zapasy alkoholu. Jagiełło, dodajmy i przypomnijmy, pijał wyłącznie wodę. Długosz pisze, Władysław Król Polski, obawiając się, aby wojsko upojone winem nie obezwładniało,
kazał wszystkie beczki porozbijać i wino wypuścić. No być może stąd takie podejrzenia, że król z wojskiem szedł w cudzysłowie trzy dni to trwało, do Malborka, ponieważ wojsko jednak gdzieś tych beczek dopadło. Czy wojsko przede wszystkim, niezależnie od tego, czy dopadło beczek, czy nie dopadło, czy nie miało własnych beczek, to trzeba powiedzieć w ten sposób, że oni musieli posprzątać. Dlatego, że to wojsko to było tanie państwo, a więc rycerze, którzy uczestniczyli w walkach, no właśnie, żyli z tego, co zebrali, co złapali, prawda, czy kogo złapali, właściwie lepiej powiedzieć, więc trzeba było posprzątać jeszcze po tej bitwie. To też był jakiś czynnik opóźniający. Ja się oczywiście spotkałem z interpretacją, a to i Jasienica przecież powtarzał, że Jagiełło nie chciał. Otóż mnie się wydaje... I że z tego Witoldowego powodu. Tak, mnie się wydaje i to jakby tutaj się odwołuje do prac Mariana Biskupa, taki sławny, zmarłego w tym roku, wybitnego historyka toruńskiego, znawcy tych zagadnień, z takiej jego książki podsumowującej właściwie całą jego naukową biografię wojny Polski z zakonem krzyżackim. Otóż Marian Biskup rozprawia się z tą tezą, rozprawia się z nią przekonująco, mówiąc, że po prostu ówczesny Malbork był tak naprawdę nie do zdobycia. To znaczy, gdybyśmy byli w 2 dni, 3 dni pod tym Malborkiem, kiedy najwyższy urzędnik krzyżacki, który przeżył bitwę, wielki szpitalnik Werner von Tettingen, prawda, przeżywał załamanie nerwowe i jeszcze nie zastąpił go komtur elbląski Henryk von Plauen, to być może coś by się udało. Być może coś by się udało, padłby Malbork, padłyby inne miasta, gdyby poddani pruscy się zbuntowali. Oni się wtedy nie zbuntowali. Oni później, tak, no musieli odczekać tych... I to jest ta przyczyna właściwa. To znaczy, ja nie sądzę, żeby Jagiełło... Bo to jest bardzo logiczny układ, że bijemy krzyżaków i wtedy nagle Polacy mówią, no to aplikare w krewie, czyli przyłączamy Litwę. Mhm. Znaczy ja nie sądzę, żeby... To logicznie wygląda, ale nie sądzę, żeby to było rzeczywiście prawdziwe. I oczywiście nie mam na to żadnego dowodu. Panie profesorze, przepraszam bardzo, ale wobec tego, czy to jest kolejna legenda i mit, że jednak jakąś furtkę gdzieś Polacy wypatrzyli w tym potężnym murze okalającym Malbork i że jednak część jakiegoś oddziału się przedarła do wnętrza? Mit. Mit. Kolejny. Mit. To znaczy, każde wielkie wydarzenie takie mity rodzi. I przedarła i co? I wróciła? Bo Jagiełło nie chciał. No właśnie, no pewnie nie, zginęła to wobec jest, tego. To jest, no jak zginęła, że tak powiem, to dobrze. To znaczy nie byli w stanie zdobyć. To się trzyma jakby tej mainstreamowego wyjaśnienia. Ale jest pan okropny. No muszę, no. Dobrze, mamy rozpraszać mity podobno. No mamy rozpraszać mity, dobrze. A to jeszcze wobec tego szybko jeden mit tutaj sobie otworzyłam. Zaraz wrócę do maili, bo tutaj jest parę maili ciekawych bardzo. Otworzyłam sobie stronę z obrazem Matejki Bitwa Warszawska i tu jest taki rycerz... Znaczy Bitwa pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem. Bitwa Warszawska nie doczekała się czegoś takiego. Nie doczekała się. Nie ta rola malarstwa. Tak jest. Jest taki po mniej więcej w 2/3 od lewej strony rycerz w taką zbroję zakuty Jan Žižka według wszelkich danych i przekazów. Czeski rycerz, który przyszedł, zresztą Jagiełło czeskim rycerzom odwdzięczył się, ofiarowując im wielbłąda, jeśli to nie jest kolejny mit. Jan Žižka jest ubrany w taką zbroję, która przypomina łuskę ryby. Ma gołą głowę, jedną nogę opartą na jakimś zabitym krzyżaku, za drugą nogę łapie go jakiś kolejny krzyżak, który próbuje mu zrobić krzywdę, a on się zamierza mieczem z tą płową blond głową i kogoś tam właśnie dopadł. Ale to ta cała moja opowieść zmierza do pytania, jak naprawdę wyglądało uzbrojenie osobiste rycerzy w bitwie pod Grunwaldem. Czy to, że byli zakuci w stal, w takich, te zbroje zbudowane z płyt stalowych, przez które nie mogły przeniknąć ani włócznie, ani miecze, czy to jest prawda? To
To znaczy tak, zanim jeszcze do tego uzbrojenia, to ja muszę tutaj o tym odnieść się do Jana Rzyśki. Byli Czesi, to jest prawda. To jest prawda, nawet ta chorągiew czeska stała taka najemna, stała tak między tym skrzydłem polskim a skrzydłem litewskim. Jak Litwini się cofnęli, to część tych Czechów tam zostało pociągnięte do tyłu, część nawet uciekała, nawet dotarli 3 kilometry do tyłu do obozu polskiego i tam zostali takimi słowami obraźliwymi, ten dowódca został potraktowany przez Mikołaja Trąbę i w związku z tym wrócił. I oni wrócili. Ale chciałem powiedzieć, że Jan Matejko, którego twarz tam też jest na tym obrazie, jako ojciec Długosza, o czym za moment, że Jan Matejko był Czechem. To znaczy Jan Matejko to jest taki mieszany krakowska rodzina, mieszana czesko-niemiecka. I musieli być ci Czesi. Ta historia z tymi Czechami ma swoje, jak już mówiliśmy o kulturach pamięci, ma swoje dalsze epizody. No dobrze, ale to nie Jan Matejko Czechów pod Grunwaldem wymyślił. Nie, tylko, no, ale on namalował Rziszkę. No, Rziszkę namalował w takim miejscu. Mógłby gdzieś tak w piątym rzędzie planie, podać. Tak, a to jest na pierwszym planie. Ale Rziszka jest może z tego powodu, że tę zbroję miał taką niezwykłą. Ale jeszcze jest jedna rzecz z tym związana. Okres międzywojenny, wiadomo, nie ma stosunków polsko-litewskich. Wilno, okupacja Wilna, mówią Litwini, do dzisiaj to mówią, bo inna kultura pamięci i otóż przyjeżdża atasze wojskowy nowy litewski do Czechosłowacji i tam się spotyka z chyba szefem sztabu czechosłowackim i wręcza mu taką małą kopię Matejki i mówi, że to jest na pamiątkę naszego litewsko-czeskiego zwycięstwa nad wspólnym wrogiem. To ładne. Więc to są takie właśnie różne kultury pamięci. Do tego uzbrojenia oczywiście. Byli różni rycerze przede wszystkim. Ja proszę o cierpliwość słuchacza, zaraz odbierzemy. Byli różni rycerze, różny sposób się ubierali. Ich po prostu jednych było stać, drugich nie było stać. Ponadto w tym czasie, czyli w pierwszej połowie XV wieku, kiedy jesteśmy, nie wszystkie zbroje są zbrojami płytowymi na wierzchu. One są przykrywane kaftanami bardzo często. Dopiero moda zbroi płytowej, która jest na wierzchu i prawda świeci, błyszczy w słońcu, to jest dopiero mniej więcej połowa XV wieku. I kiedy w 1435 roku jest bitwa pod Wilkomierzem, tam to też było z krzyżakami, to było powstanie Świdrygieły. Zanim się te wojska się zebrały, a przed bitwą to tam rycerze wyjeżdżali i sobie różne kalumnie na siebie rzucali, żeby potem było większa, prawda, chęć do walki. I krzyżacy, którzy byli tacy nowocześni, europejscy, modni, to znaczy mieli te gołe zbroje płytowe, wymyślali Polakom i Litwinom, że oni są zacofani, niemodni, ponieważ oni jeszcze mają na zbrojach kaftany. A więc różnie to było. A Świdrygieło był pod Grunwaldem, bo pyta o to jeden ze słuchaczy. No, Świdrygieło, jeśli był, to się specjalnie niczym nie zapisał. Aha, nie zapisał się. Muszę odpowiedzieć koniecznie panu, nie znam imienia, że Żmudzin mi się podoba. To nie jest to, że się czepiam Żmudzina i że mi się nie podoba. Podoba mi się Żmudzin, naprawdę. W Wilnie jest fantastyczna restauracja żmudzka przy ulicy Niemieckiej, tak gdzie podają cepeliny takie, że ła. Tylko trzeba po schodach zejść w dół. Tak, ale przepyszne. Łączymy. Halo, proszę słuchawki założyć. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Szymon z tej strony. Witam pana. Dziękuję państwu za audycję na tak wysokim poziomie. I prosiłbym w nawiązaniu do tego pojęcia kultury, historii i prawdy historycznej pana profesora, aby powiedział coś na temat daty samej bitwy, ponieważ doskonale wiemy, że to nie było w lipcu i te wszystkie opisy pełnego słońca i żaru płynącego z nieba nie do końca są prawdziwe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Lał deszcz, o czym mówiliśmy na wstępie. Czy pogoda, powiedziałbym, była zmienna? Pogoda była zmienna jednak. A czy to jest tak, 15 lipca oczywiście to był stary styl. A my teraz mamy nowy styl, to jest 10 dni różnica. Ale to jednak cały czas jeszcze w lipcu. A poza tym to w ogóle ten rok i ten lipiec i tak, ta bitwa. Więc tutaj bym zachował jednak pewien konserwatyzm, bo mity trzeba burzyć oczywiście, ale tutaj bym zachował pewien konserwatyzm. A pogoda, no pogoda była rzeczywiście dość zmienna, bo po ciężkim deszczu w nocy z 13 na 14
po takim 15, znaczy 14 był skwarny, 15 był taki znowu deszcz w nocy, znowu taki silny wiatr, o czym już była mowa na początku audycji. Potem ale słońce, po bitwie słońce, słońce. Też była burza w nocy. I w trakcie bitwy, właśnie po bitwie, tak. była, doszło do burzy, jak żeśmy zdobyli obóz krzyżacki. W nocy był znowu kolejny straszny deszcz, który zagłuszał jęki rannych, prawda, i tym podobne. Panie profesorze, zagłuszał jęki rannych. Tutaj mam pewne wątpliwości, które przyznaje posiał dr Igor Konkolewski, który zwrócił uwagę na to, że niewyjaśnione pozostają okoliczności śmierci dostojników zakonu. Pisze tak oto. W bitwie wzięło udział 250 braci zakonnych, prawie wszyscy bracia przebywający na terenie państwa zakonnego w Prusach. To było właśnie to, z których zginęło 203. Dla odmiany w armii polskiej według Długosza zginęło tylko 12 znaczniejszych rycerzy. Kronika Jana Pozillego, opisująca bitwę od strony krzyżackiej, podaje, że cytat, wróg szczególnie godził w braci. Istotne jest także to, że Długosz nie podaje nazwisk polskich rycerzy, którzy mieli pokonać poszczególnych dostojników. Pewien wyjątek jest czyniony dla Mszczuja ze Skrzynna, ale nawet w tym wypadku nie jest podawane jednoznacznie, że to on zabił wielkiego mistrza. I podaje dr Konkolewski trzy możliwe wyjaśnienia. Pierwsze, dostojnicy zakonu polegli z rąk osób spoza stanu rycerskiego, na przykład chłopskich piechurów, co mówiliśmy, że nie bardzo byli. Drugie, dostojnicy zakonu byli zabijani w celu likwidacji z naruszeniem obyczajów rycerskich. I trzecie, dostojnicy zakonu nie dorównywali swojej sławie. Tu najbardziej mnie niepokoi ten punkt drugi, z naruszeniem obyczajów rycerskich. Czy to jest możliwe, że wojska królewskie naruszyły obyczaj rycerski, czyli krótko mówiąc, mordowały rannych i wyrzynały? Znaczy, powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o rannych, to w tamtych czasach można ich było tylko dobić. Przy ówczesnym stanie medycyny to można ich było dobić. Można było starać się utrzymać przy życiu tylko i wyłącznie kogoś, kto był jakiś bardzo taki, prawda, cenny. Poza niego się bierze okup. Ale ja o tych jękach rannych, jak wspomniałem, to dlatego, że jak mówię, w tamtych czasach nie było specjalnie pomocy. No, to znaczy, przy lżejszych ranach można było przeżyć, przy cięższych nie. Co do tego zabijania w sposób nierycerski, jest kilka przykładów, o których wiemy, i to wiemy z Długosza nawet, że oni zostali zabici po bitwie. Jest na u Matejki, jest też na tym obrazie taki brodacz bez hełmu, którego z tyłu człowiek o twarzy Jana Matejki takim arkanem dusi. Czytaj ojciec Długosza. Tak, to jest Markwart von Salzbach, komtur pokarmina, który został pojmany razem z jeszcze innym rycerzem krzyżackim. Schaumburg się ten drugi nazywał. Jagiełło ich oddał Witoldowi, a Witold ich kazał ściąć. To się odbiło w Europie dość dużym takim... No, ale kazał ich ściąć, bo mi były jakieś zaszłości między nimi a Witoldem. No bo podobno powiedział brzydko o matce Witolda, ale tak naprawdę przypuszcza się, że Markwart, który był komturem pokarmina tuż koło Królewca, blisko Litwy, że to był człowiek, który z Witoldem, a Witold, jak wiadomo, raz w całą stronę, raz w tamtą jak w pewnym momencie. Jak wiatr powieje, tak. W związku z tym... Że on miał pewne tajemnice, które mógłby wyjawić, prawda, i zaszkodzić Witoldowi, dlatego Witold go zabił. Ale to jest przypadek kilku osób. Natomiast jeśli chodzi o braci, oczywiście, że polskie wojska celowały w braci, to jest jasne, bo to była siła tego zakonu. I ich trzeba było, przepraszam, wytłuc. Dobrze, to teraz odbierzemy telefon. Ale dobrze. Halo? Skoro trzeba było ich wytłuc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dobry. Ja również witam pana profesora, witam panią w studio. Moje nazwisko Felka Marcin. Ja jestem mieszkańcem Elbląga. Elbląg, no chciałem troszeczkę może odbiec od samej bitwy pod Grunwaldem. Żywo wróciła teraz żywo sprawa Hermana von Balka w naszym mieście, który był założycielem tego miasta i był też... No był mistrzem zakonu krzyżackiego. W 1237 roku bodajże założono Elbląg.
I mam takie pytanie, czy można byłoby coś więcej na temat ten, jak pan profesor myśli, czy taki pomysł w ogóle postawienia pomnika w takim mieście jak Elbląg, który jest niedaleko, no 30 kilometrów od Malborka. Ten sam pomysł ma Toruń. Czy, no właśnie, czy to jest w ogóle, czy to ma sens? Dwóm krzyżakom. No właśnie. Mhm. Bardzo proszę o... Dobrze, dziękuję bardzo, ale nie sądzę, żebyśmy byli w stanie rozwinąć ten temat bardzo szeroko, ponieważ za 5 minut kończymy nasze spotkanie w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Bardzo proszę, panie profesorze. To jest bardzo kontrowersyjna sprawa, bo to jest pogranicze różnych kultur pamięci. Kultury pamięci lokalnej, kultury pamięci takiej, powiedziałbym, ogólnonarodowej, czy krajowej, czy jak to ująć. Bardzo wielu ludzi może uważać, że to jest sprawa bardzo, bardzo kontrowersyjna. Ja powiem panu tak, nie mam na to jakiejś jednolitej odpowiedzi. Hermann von Balk był pierwszym mistrzem krajowym. To jest ten, który po Konradzie Mazowieckim zaraz przyszedł i zaczął podbijać tych Prusów. Prusów już nie ma. Prusowie nie zaprotestują przeciwko temu, bo to jest jeden z tych, co ich wyrzynał. Prawda? Ale ich już nie ma, więc nie ma kto zaprotestować. A więc ja myślę sobie w ten sposób, że nie ma nic przeciw, żeby nawiązywać do jakichś takich tradycji, prawda, lokalnych. To jest tak jak hala ludowa czy hala tysiąclecia. Hala stulecia we Wrocławiu. We Wrocławiu. To jest ta sama kontrowersja. Ja myślę, że to... Nie mogę tutaj powiedzieć, czy wolno, czy nie wolno. Myślę, to wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań, od postaci, która ma być pokazana. To jest naprawdę dość skomplikowana sprawa. Pan Jacek napisał do nas tak oto, to już nawet nie oczekuję odpowiedzi, tylko dyskutuje z nami przy pomocy maila. Co do zmiany stosunku Polaków do krzyżaków i ich państwa, chyba nie należy mylić pozytywnego stosunku Polaków do Niemców, na przykład bawarskich czy też nadreńskich. Krzyżactwo, a później Prusy, nadal ma negatywną opinię jako sprawca największych klęsk Polski. Drugie. Badacze Długosza wykazali, że jego opisy bitew są barwne, ale niewiarygodne. Schematycznie, cytat, ruszyli na siebie i tak długo walczyli, aż jedna ze stron pokonała drugą. I trzecie. Wykorzystywanie i wypaczanie zwycięstwa pod Grunwaldem, Grunwald 1410, Berlin 1945, przez komunistów zawsze było dla mnie nie do zniesienia. Napisał prawda. Pan Jacek. Panie profesorze, zakończmy... Ojej, tu jest bardzo dużo maili, nie zdążymy odpowiedzieć. No bo Grunwald wciąż żyje. Grunwald wciąż żyje. Dziękuję państwu, którzy na Facebooku się odzywają i dziękuję za te... Nie zdążymy już. Powiedział pan, wielka bitwa, wielkie zwycięstwo, niezbyt korzystny pokój. W taki sposób interpretowano postanowienia toruńskie, interpretowało postanowienia wielu historyków. Nie wzięli jednak pod uwagę, że na polach grunwaldzkich zakon został złamany i odtąd nie śmiał już wystąpić w walnej bitwie przeciw Polakom. To są pana słowa. Powiedzieliśmy o tym już słóweczko czy dwa, prawda? Jednak i pierwszy pokój toruński, i drugi pokój toruński bardzo umocnił. Można się czepiać oczywiście, można mówić, że za mało, że mogliśmy lepiej wykorzystać, że jesteśmy specjalistami od wygrywania bitew, ale nie wojen. No wszystko można powiedzieć. Ale jednak umocnił bardzo pozycję Polski, prawda? Ale oczywiście, to w ogóle nie ulega żadnej dyskusji, jak sądzę. Czyli te 4 godziny, które wstrząsnęły Europą, jak ważne są dla nas? Dla nas one są ważne, tak. No i jakby dla nas, w sensie do Kazimierza Jagiellończyka, są ważne, ale dla nas jako, jak widzę z tego, co pani mówi i z tego, co słuchacze tej mówili i napisali, ono jest ważne, jak państwo widzicie, ten Grunwald jest ważny dla naszej kultury pamięci, dla litewskiej kultury pamięci. Jak mówię, sam byłem trochę zaskoczony, dla białoruskiej. Chciałem powiedzieć, że jedna rzecz, której brak. Otóż nie ma takiego wyboru źródeł, który by po prostu te źródła przytaczał kolejno. My wiemy, jakie to są źródła. Sven Ekdahl, szwedzki badacz, je wymienił jedno po drugim. Tak, w taki sposób chronologiczny. Po polsku i może po litewsku też. Duża praca przed panem, panie profesorze. Ja czekam na pana pracę na ten temat, a ja zakończę mailem od pani Magdy. Czy mówiłam już, że państwa kocham? Bardzo dziękujemy. My też, do usłyszenia. Pan profesor Michał Kopczyński i Hanna Maria Giza. Dziękuję. Dziękuję bardzo.